Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć. Dzisiaj detailingowy dziadzia chciałby ci pokazać, jak obrabia w sumie mocno wbity brud w stronę. po stronie wewnętrznej felg, który tak naprawdę, no myślę, że był bardzo długo hodowany. Zobacz, z czym będę walczył. Tak jak widzisz, lekko nie będzie, felga przytrolona, długo hodowane, felgi malowane, lakiernik się nie popisał, powiem ci szczerze, że lakier mięciuchny, naprawdę mięciuchny, kratery po stronie wewnętrznej, niesamowite, osobiście bym chyba lepiej pędzlem pomalował, dawno nie miałem takich felg, które miałyby tak mięciutki, chyba z tego co kojarzę to dwa komplety mi się takie trafiły, gdzie naprawdę był bardzo mięciutki lakier, tu jest podobnie, naprawdę tragedia. Wziąłem stosowne kwasiki na przemian z Dejronami, walczyłem godzinę i powiem ci szczerze, to co za chwilę zobaczysz dalej już nie szło, został tylko śrubokręt, ja to ci pokazałem po tej zabawie godzinnej. Będzie taki krótki filmik wstęp, jak to ogarnąłem, tak na szybko można powiedzieć, i później wskoczy kolejna scenka, to będzie jak wezmę taką właśnie plastikową szpachelkę, łopatkę, szpachelkę, nie wiem jak to fachowo nazwać, i będę starał się to zdrapywać. I tam część ruszy, ale bardziej zdrapywało plastik niż kruszył się ten osad. Zobacz jak to wygląda. Osad jest poważny. Film myślę, że tego nie oddaje. Uwierz mi, skała. Klasyczne kwasiory tego nie brały. Pędzlowanie nic nie dawało. Twarde pędzle w koncentracie. Wiem, są produkty. Mam tutaj chyba z 8 rodzajów kwasów albo 9, więc spokojnie. Chyba 8. A zresztą, nieważne. Nie będziemy się bić o to, ile mam kwasów. Mogę mieć jeden. O. Zrobiłem tak naprawdę przez tą godzinę. Widziałem, że to się już tam nic nie zmienia, więc stwierdziłem, że potrzebuję to trochę innej troski. Jak to robi dziadzia, jak to wyglądało z mojej strony, za chwilę to zobaczysz, a na końcu będę chciał ci się wytłumaczyć z tego, dlaczego tak robiłem, co łączyłem i ogólnie jak to się odbywało, żeby było w miarę, powiedzmy to, żeby to w miarę wyglądało, bo ten sposób może nie jest taki do końca bezinwazyjny, ale skuteczny. Więc zobacz, w przyspieszeniu w sumie będzie filmik, bo chciałem, żebyś tak, bo jakbym chciał to nagrywać tak normalnie w klasycznej wersji, to byśmy tam siedzieli prawie 5 godzin. Dokładnie, tyle to trwało. Jedna felga, ale z obu stron. Zobacz, jak to wyglądało w przyspieszeniu, a na końcu po tej takiej części, można powiedzieć, praktycznej, wytłumaczę ci się, dlaczego to robiłem i jak to robiłem.
no way to fulfill it. To have it. Some sort of paradise. The answer. How to reach paradise. How to be what everyone wants to be. The answer is no way. Mam nadzieję, że się nie nudziłeś. No niestety troszeczkę długo. Znaczy to i tak w sumie w przyspieszeniu. I teraz tak, dwa produkty. Pure Chemii. Fenomenalny kwas. Znaczy fenomenalny. On jest fajny tylko do takich szczurów. Bo do takiego klasycznego użytku to on się nie nadaje. Glut, niesamowity glut. I za to go kocham. Z tego względu, że o tym produkcie to będzie. Albo już było, już nie pamiętam. Z tego względu ten produkt jest właśnie fantastyczny. Po pierwsze, nie śmierdzi tak mocno. Nie oddziela ci skóry od kości, nie rozrzedza krwi i nie puszcza moczu. Pod tym względem ten kwas jest fantastyczny. A najlepsze jest w nim to, że leży nieskończoność. Tak naprawdę zarzucasz go. Ja tutaj miałem oponę w pozycji poziomej, bo chciałem ci to pokazać, ale ja z reguły takie szczury... Oho, ktoś napisał komentarz pod filmem. Dzięki. Za chwilę zobaczymy kto. I jaki komentarz? W pozycji pionowej wtedy lepiej, dłużej leży. Ale tutaj w poziomie i tak nie było źle, tak jak widziałeś. I wystąpił też ADBL Vampire. Dlaczego? Bo te dwa produkty się uwielbiają. Właśnie, ja je też łączyłem. Na tym filmie tego też nie pokazywałem, bo kurczę, naprawdę byłby za długi. Na początku, tak jak widzisz, jeszcze wystąpiła gąbka. Klasyczna gąbka. I tutaj, dlaczego nie pędzel? Bo pędzel, on tylko przeskakuje. Tak jak na godzinę jechałem, tylko już przeskakiwał po tym brudzie, a gąbka, jadąc po długości, ona cały czas pracowała na brudzie i go zbierała. Cały czas nie odpuszczała. Ja tymi produktami też nie odpuszczałem. Cały czas dorzucałem. Jest minus właśnie tej gąbki, że ona jak zbierze ten osad, to niestety obok tyle, co gąbka zbiera, robi się na lakierze macik. No tutaj... No nie przeskoczysz tego. Ja osobiście tego nie przeskoczyłem, no niestety. Z tym się trzeba liczyć, że miejsca troszeczkę zmatowieją. Kolejna rzecz. Te dwa produkty, one się lubią. Właśnie, one się uwielbiają, bo powiem ci szczerze, że ten Pure Chemii nie z każdym Dejronem współpracuje. To nie jest tak, że ja zgarnąłem te produkty, a zaryzykuję to i to. Nie. U mnie to trochę trwało, żeby je połączyć, żeby sobie te produkty, że które współpracują, które się nie gryzą. Na górze. Ale to później, zresztą nie, na zewnętrzną część później przejdziemy. I teraz tak, tak jak widziałeś, gąbeczka nakładałem, żeby nasączyć ten osad i zostawiałem. Dlatego to tak długo trwało, 15 minut, 10. Jak widziałem, że przysychało, dorzucałem. I później szuranko. Jak widziałem, że ubywa, dorzucałem. Tak naprawdę to, co ja pokazałem spłukiwanie, to ono się odbywało raz na pół godziny. Naprawdę. Dorzucałem produktu. I właśnie to jest fajne w tym produkcie, że on nie spływa. On ci siedzi na danym brudzie i go gryzie. Systematycznie, powolutku go gryzie, a gąbka właśnie pracując, ona nie odpuszcza, bo pędzel to ci tak przejedzie i pędzlem atakujesz duży obszar. Po co? Nie ma sensu katować, jak potrzebujesz zrobić właśnie tak jak tutaj taką krechę. Czyli gąbeczka. Gąbeczka jest naprawdę niezastąpiona. Pracuje, zresztą tak jak było widać, cały czas wypracowuje. Nawet z deironizerem gąbka też fajnie współpracuje. Jeżeli chodzi o łączenie produktów, no i tutaj przede wszystkim słuchaj, cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość. Ale to jest właśnie w detailingu to, co nas wyróżnia, że jesteśmy cierpliwi i kroczek po kroczku usuwamy milimetr po milimetrze ten osad. Kolejna rzecz właśnie łączenie tych produktów. Zarzucam Dejrona. On wypracuje, powiedzmy sobie, już daną rdzę i widać, że tam się nic nie dzieje. To albo gąbeczka, albo pędzlowanko, tam też pędzle wskakiwały, dokładnie. To jak już wiem, że nic nie pracuje, to zarzucałem pędzlem i dorzucałem wtedy Pure Chemii do ADBL-a. I
wymieszałem je razem gąbeczką albo pędzelkiem i zostawiałem. I później znowu jak troszeczkę poleżało, praca tymi produktami właśnie tak zwaną kanapeczką. I trochę trwało, żeby to połączyć na A. I kolejna rzecz właśnie. I wypracowałem tak jak widziałeś zresztą, no niestety, niestety to zobaczysz za chwilę jak to wygląda, albo nie, może już teraz nawet właśnie. Zobacz jak już finiszowo poleciałem, jak wygląda teraz wnętrze po takim właśnie czochraniu. No tak jak widzisz, cudów nie ma, dramatu też nie. No ja wiem, niektórzy powiedzieli, złapałbym takiego kwasa, bo ten jest... Ja wiem, o którego chodzi, wszyscy go tam wychwalają, ja go nie lubię. Śmierdzi, potrafi zrobić bałagan, to już wolę, powiem szczerze, albo powiem, Aluxa już wolę, z tego względu, że tak samo śmierdzi, ale robi lepszą robotę. A złotym środkiem to jest dla mnie Detailing i Black Auto Cosmetics. Bo to są te dwa te same produkty, robią fajną robotę. Nie oddzielają skóry właśnie od kości, a w ogóle fajny kwas to ma William Racing i Temahe. Polecam, spróbujcie. Filmy zresztą się pojawią. Kolejna rzecz. Do takich właśnie szczurów uwielbiam Pure Honey. Dla mnie moim zdaniem jest stworzony, żeby leżeć, podgryzać i żeby nim pracować. Co dalej? Tak jak widziałeś, no troszeczkę zmatowiło niestety ten lakier. Na srebrnym może by to tak aż nie było widać, na czarnym niestety jest to widoczne. Na górze zrobiłem inne połączenie. Tam też nie było za kolorowo. Zobacz jak wyglądała góra w tej feldze, czyli strona zewnętrzna. Cudów nie było. Tak jak mówiłem, ten lakier naprawdę przyjmuje wszystką rdzę chyba, która leci spod kół. No wbija się w nią wszystko na maksa. To jest jakaś tragedia w ogóle z tym lakierem. I tutaj inna kanapka, inna kanapeczka. Dayron od Cerateca w połączeniu właśnie z kwasem od Detailing i Black Auto Cosmetics. I to też nie jest tak, że złapałem te produkty i sobie połączyłem. Nie. Też one zauważyłem, że fajnie współpracują. Czyli na przemian. Dla mnie takie, jeżeli chodzi o takie właśnie zabrudzenia, to żeby im nie dawać odpoczywać. Jak najrzadziej płukać, moim zdaniem. Oczywiście nie pozwalamy wysychać na maksa, bo to się różnie skończy. Trzeba wyczuć, ale nie wolno, ja moim zdaniem nie powinno się dać odpocząć temu brudowi, temu osadowi, właśnie, żeby on cały czas pracował. Ja i tak na przemian właśnie robiłem. A w ogóle zobacz, jak pięknie pieni się połączenie Cerateca z Black Auto Cosmetics czy z Detailing, jeżeli chodzi o ich kwasik. Piękna piana, piękne domywanie i piękna płynność. Naprawdę poślizg przy tych dwóch produktach, jak się je połączy, jest fenomenalny. Niezła piana, co? Puch! Wiesz jak się fajnie tym pracuje, tymi produktami, jak się je połączy? Bomba! W ogóle sam Kartek i... Ja Ceratek powiedziałem? Kartek? Ceratek? Chyba Ceratek powiedziałem. No dobra, nieważne. Tam już poszło. Sam Kartek... Ceratek. Ceratek czy Kartek? Kurczę. Kartek, a ja Ceratek. A Ceratek to był ten chyba... Ten uszlachetniarz do silników. Dobra, Kartek, teraz nawet tutaj wisi. Sam Kartek w ogóle sam się fajnie pędzluje. Fenomenalnie w ogóle pędzluje się ten kwas od Detailing i Black Auto Cosmetics i to połączenie naprawdę robi bombę. Po takim pędzlowaniu góry zostały mi bardzo drobne fiatuszki, gdzie pędzel już tam nie dochodził i nie dawał rady. Zobacz, czego użyłem, żeby to usunąć, żeby to wypracować.
widziałeś, sprytny zestawik do wnętrza, do czyszczenia zakamarków. Te mini pędzelki są takie w miarę sztywne, są jeszcze takie fajne, ja to mam. Podobny, długa szczota, z drugiej strony taka, wiesz co, ja to ci pokażę. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Nie ma jak, to komnata tajemnic i wszystko pod ręką, słuchaj. Taka, zobacz, spójrz. Ona się wydaje twarda, bo jest twarda, ale właśnie do takich zakamarków, żeby wydłubać, powiedzmy, tę lotną rdzeń, też będzie fajne. No ja akurat miałem ten zestawik, więc grzech było z niego nie skorzystać i dało radę. Czy usunęło? Pewnie, że usunęło. Znikło wszystko. Teraz tak. Oczywiście, że wnętrza felgi nie zakończyłem na tym, przecież tak bym jej nie zostawił. Liznąłem ją. Liznąłem ją oczywiście moją klasyczną, nieśmiertelną maszyną za parę groszy, rotacyjką. Pad od Royal Padsa, one stepowy. I tutaj moja kochana Menzerna 2500, którą uwielbiam. Dla mnie to jest pasta mistrz. Ja nie kombinuję, nie mieszam. Jeżdżę na Menzernie i na Kochu. Znam te pasty jak własną kieszeń. Wiem co lubią, wiem czego nie lubią i tak naprawdę nie kombinuję. Zresztą na tyle co ja robię korekt teraz, to nie ma sensu, więc bawię się tym. I teraz tak, liznąłem to. I powiem ci szczerze, że z duszą na ramieniu, bo tam już w niektórych miejscach widziałem, że kropeczki gdzie przebijało się do podkładu. Tak położony jest ten kurczę lakier. Tragedia. Po prostu dramat. Więc tam gdzie niegdzie też były hologramy, ale tym się nie będę przejmował, to wewnętrzna strona. Więc zobacz jak porównanie, jak wyglądała przed i po. No jak? Jest różnica? Myślę, że jest. Ja osobiście jestem zadowolony. Jestem zadowolony w porównaniu z tym, co było, a jest. Myślę, że jest przepaść. Komentuj, jak ci się podobało, jak podoba ci się ten sposób dziadzi na takie szczury, na osady, które są naprawdę betonami. I teraz tak, nie zapominaj jeszcze jedna rzecz. Nie zapominaj zarzucić Dejrona przy rancie opona felga. Tam się zbiera zawsze mnóstwo błota. Tak lecimy, zapomniałem o tym. Tam jest naprawdę zawsze trolownia. Tam jest tak naprawdę niekończąca się historia. Tam będziesz dorzucał Dejrona i będzie żarło. Tam trzeba naprawdę się też przyłożyć. Dobra, ja będę kończył. Mam nadzieję, że chyba wszystko powiedziałem, co powinienem powiedzieć. Jeżeli o czymś zapomniałem, to przepraszam. Pytaj w komentarzach. Teraz tak, na końcu filmu pojawi się jeszcze taki bonusik, jak polerowałem sobie zewnętrzną stronę felgi, jedno ramię od felgi, jak sobie je i tam będzie bez, w sumie początek będzie tylko cięcie i polishing będzie w przyspieszeniu, a ja właśnie chciałem ci pokazać jak u mnie wygląda przejazd i może przejazd tak i docisk można powiedzieć i regulacja prędkościami jeżeli chodzi o finish przy takim mięciutkim lakierze i oczywiście wszystko na rotacji, także na końcu filmu będzie propozycja, wyświetli ci się na pewno okienko, klikaj w to okienko i zobacz czy udało mi się coś wyciągnąć z tego, w sumie to ten lakier jest szary, on z daleka może wygląda czarny, ale zobaczysz zresztą różnicę. No dobrze, mam nadzieję, że film ci się podobał, jest trochę długi, ja wiem. Ale w sumie jakbym chciał tak nagrywać tak naprawdę wszystko co robiłem po kolei, to by trwało to ponad 5 godzin. Więc
Bądź wyrozumiały, te 30 minut naprawdę nie jest to duże, ale dziękuję, że nie jest to dużo, więc dziękuję Ci serdecznie, że poświęciłeś mi te pół godziny i zapraszam Cię właśnie na tego bonusika, który wyświetli się na końcu filmu. Ja się z Tobą żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!